Witajcie. Zapraszamy do szalonego świata niezwykłych sportów motoryzacyjnych. Usiądźcie i rozkoszujcie się widokiem najbardziej niezrozumiałych dyscyplin sprawdzających prędkość, wytrzymałość, zdolność przetrwania i czasami głupotę. Jeśli jesteście gotowi, zapraszamy na program Najdziksze wyścigi świata. Jeśli uważacie, że jazda rakietowym bolidem to coś wstrząsającego, zapraszamy na rajdy pojazdami, które można nazwać tylko i wyłącznie monstrami. Oto opowieść o potworach, potężnych, ryczących i grzmiących bestiach, druzgoczących wszystko, co im staje na drodze. To monstrualne ciężarówki, które wkrótce dopadną również ciebie. Jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin motoryzacyjnych w Ameryce są wyścigi Monster Trucków, którym patronuje amerykańskie stowarzyszenie Hot Rod. Te przesadnie duże, wysokie na dwa piętra, podskakujące pojazdy są fascynacją nowego pokolenia śmiałków z całego kraju, biorących udział w sprintach i rajdach przełajowych, co tydzień oglądanych przez miliony widzów. Mieliśmy okazję porozmawiać z niektórymi kierowcami tych nieprawdopodobnych maszyn i obejrzeliśmy imprezę, zorganizowaną niedawno w Massachusetts. Nick Rossi jest właścicielem słynnej ciężarówki Jersey Outlaw. Mówiąc o tych skaczących gigaciężarówkach, jak w przypadku każdej profesjonalnej dyscypliny, nie można przemilczeć roli, jaką odgrywają sponsorzy. Nie moglibyśmy uprawiać tego sportu, gdyby nie sponsorzy i reklamy. Sponsorzy stanowią fundament naszej organizacji. Na tym polega marketing. Przychodzący na stadiony widzowie obserwują umieszczane na autach reklamy rozmaitych produktów, które później kupują. Nazwa sponsora jest umieszczana na biletach, bandach i telebimach. Obecnie koszt wyprodukowania jednej takiej ciężarówki to 100 do 150 tysięcy dolarów. Przez ostatnie 4 lata technologia została udoskonalona w takim stopniu, że nie można już wyłożyć 20 tysięcy, zmontować pojazdu i zatrzeć rąk z zadowolenia. Panuje ostra konkurencja. To szybko rozwijająca się dyscyplina, do której uprawiania potrzebne są pieniądze. Mój samochód kosztował 94 tysiące dolarów, nie mówiąc o kosztach bieżącego utrzymania. Ktoś, kto wydaje tyle pieniędzy, z pewnością jest zainteresowany współpracą z najlepszymi zawodnikami. Kierowcą Jersey Outlaw jest Michael Wayne. Ubiegły sezon ukończył jako 7 zawodnik w kraju. Spytany o swoje starty, odpowiedział jak człowiek doskonale wiedzący, co mówi. Karoseria wykonana jest z włókna szklanego rama i podwozie z grubych i wytrzymałych rur. Silnik wtryskowy na paliwo alkoholowe ma pojemność 8 litrów i jest sponsorowany przez firmę Superwinch, NA Tracking oraz należącą do mojego szefa Nicka Ruzziego firmę handlującą amortyzatorami. Ciężarówka wyposażona jest w 4 opony, każda kosztuje 10 tysięcy dolarów. Mamy 4-pozycyjną automatyczną sportową skrzynię biegów z wykonanymi na specjalne zamówienie wzmacnianymi trybami. Dennis Anderson jest właścicielem i kierowcą jednej z najsłynniejszych ciężarówek w Stanach Zjednoczonych, Grave Diggera. Wielką popularność w dużym stopniu zawdzięcza miniaturowemu, zdalnie sterowanemu modelowi sprzedawanemu w całym kraju. Wpływy ze sprzedaży zabawek stanowią większość budżetu zespołu Grave Diggera. Gdybym polegał na środkach, które zarabiam jako kierowca, nie byłoby mnie stać na starty. Sprzedajemy zabawki, koszulki i dzięki temu utrzymujemy zespół.
Wyścigi wielkich ciężarówek wydają się dość trywialnym sportem, jednak ciągłe starty i utrzymywanie się na szczycie wymagają mnóstwa wysiłku. W zeszłym roku zarobiłem około 136 tysięcy dolarów. Wydatki związane z autem i startami pochłonęły większość tej sumy. Zostało mi 9 tysięcy, za które musiałem utrzymać moją rodzinę. To obsesja, której nie sposób się oprzeć. Jakiś czas temu postanowiłem sprzedać ciężarówkę, ale po miesiącu stwierdziłem, że muszę kupić następną. To prawdziwe opętanie. Niektórzy uprawiają hazard, my ścigamy się na wielkich ciężarówkach. Największa liczba samochodów, nad którymi przeskoczyłem, to 14. Przeleciałem w powietrzu 25 metrów, 3 metry nad ziemią. To prawdziwa ekstaza, do której przeżycie nie potrzeba alkoholu ani narkotyków. Startują tylko prawdziwi pasjonaci. Ten sport wymaga wielu wyrzeczeń i mnóstwa ciężkiej pracy. Wczoraj wieczorem podszedł do mnie 6-letni chłopiec, który wiedział o mnie i ciężarówce dosłownie wszystko. Pamiętał, kiedy startowałem i jakie zająłem miejsce. Ta chwila była ukoronowaniem mojego wieloletniego wysiłku. Teraz, jeśli ktoś wam powie, że nie należy wierzyć w potwory, możecie odpowiedzieć, że one naprawdę istnieją. Choć wydają groźne odgłosy, od których przechodzą ciarki po plecach, są całkowicie niegroźne. Sny o nich są wyjątkowo przyjemne.